Nie spinaj się. Do mnie? Nie! Taki napięty może, ale może być, dlatego rozluźniłem się od razu. Dobra. Po tej uwadze rozluźniłem się. Szefowa, widzisz, rządzi tutaj. Denis, dzień dobry. No witam serdecznie. Jeszcze raz i co? Szefowa mówi, nie spinaj się, ja myślałem, że to do mnie i tak od razu się rozluźniłem. Mówię, rzeczywiście może przypięty trochę chodzenie, a to do ciebie było. No ja się też spinam tutaj z różnych powodów, a powiedz mi, bo duże napięcie ogólnie panuje tutaj i duże oczekiwania wobec tego pojedynku. Na naszej liście to, co ja miałem, to, co ci powiedziałem, kilkanaście tysięcy głosów i wasza walka wygrywa z wszystkimi pojedynkami. Być może to są, jakby to powiedzieć, fani klasycznego sportu, których jest najwięcej u nas, ale myślę, że to też jest jakieś odczucie. Wszyscy chcą tej walki. No, ją dostaną. Co? Wszyscy ludzie, no krótko z sensem na temat, no dostaną ją, jeśli głosy były na korzyść naszą, no to jednak ludzie chcą tej mocnych bitek, chcą tego sportu, wiedzą co potrafimy i ja i Dawid Załęcki, także no to będzie ciekawy pojedynek, już nie jest mi do śmiechu, jutro zaczynamy wojnę, jestem mega przygotowany z trenerem. Zrobiłem super wczorajszą rozmowę, dzisiaj, że tak powiem, poprawki. Jeśli chodzi o stronę mentalnej, jestem mega przygotowany, jeśli chodzi o mentalność, o głowę, także wszystko się skłania do tego, że wychodzę na spokojnej głowie. Dawid cię czymś zaskoczył na media treningu? Nie. Klasyczne techniki, nic więcej nie pokazał, wiesz, my też się chcemy pokazywać tak naprawdę w większości technik, które będą jutro na walce, bo tak naprawdę zostawiamy wisienkę na torcie. Dawid pokazał dużą płynność, to było widać u niego. Obawiasz się coś tutaj, powiedzmy, z tej strony? Tak, bo się rozgrzewał tam przed mediatrenikiem, nie? Ja wszedłem bez rozgrzewki, także szybka akcja i lecimy dalej. Ale do walki się rozgrzejesz. Tak, oczywiście, to bardzo mocno. Tak w ogóle to lubisz oglądać swoich rywali, jak powiedzmy tarczują, coś robią? Nie wpływa to na mnie jakoś, ale wiadomo, że gdzieś tam okiem zahaczę, nie? Żeby wiedzieć, co tutaj może być zaskoczeniem? No, analizuję sobie go jako człowieka, wiesz, że tak powiem, analizuję sobie go, zostawiam sobie go w głowie i gdzieś tam po prostu myślę o tym, jak to będzie, jak będziemy w oktagonie, nie? Jeśli chodzi o technikę, mocne uderzenia macie mocne uderzenia, a z takiej finezji, bo widziałem, że Dawid kręci dobre obrotówki, a u ciebie jak z tym elementem na przykład, obrotówek, wysokich kopnięć? Ja już umiem efektywnie zaznaczyć kopnięcia, także możemy się tego spodziewać. To jutro czekam na widowiskową walkę, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, powodzenia, dzięki.